No i co, no jestem TikTokerem, to fakt. To jest akurat przypadek, bo nudziło mi się w kwarantannę zresztą, jak każdemu. No i założyłem tą platformę, no i jakoś tak się udało wyjść troszeczkę wyżej. No i teraz jestem tutaj, żeby lecieć jeszcze wyżej, żeby tutaj wygrywać, no i... Trzymaj sztywnie mikrofon. Tak? Bo trochę ci lata ręka. A, no troszeczkę lata, no bo wiadomo, stresik. Ja ci powiem, że ja też jestem w nowej tutaj formule i też odczuwałem jakiś stres, a ty Nitro też, wiesz, nie kozacz, bo najbardziej ci się na próbach łamał głos, jak robiliśmy tutaj wejście. No ale wiesz, o co chodzi. Powiedz, co jest najgorsze? Jak ktoś jak się stresuje, a ty mu mówisz, ej, no ręka ci lata, to on się stresuje jeszcze bardziej. Znaczy wiesz, jeśli chodzi o próby, wiesz, próby próbami, ale koniec końców... Potem wychodzisz na finał Ligi Mistrzów i wtedy masz strzelić bramki, nie na treningach. A ty byłeś dobry na treningach, a potem jak wyszedłeś do oktagonu, to... Wiesz, Nitro, ja przed konferencją powiedziałem, że bardzo chętnie na przykład z tobą bym się spróbował, bo jesteśmy już takiego w podobnej wadze i podobnego wzrostu. Więc jeżeli rzucasz do mnie takie teksty, ja się całkowicie zgadzam, że ja się pokazałem bardzo słabo, ale... no. Przynajmniej odważyłem się wyjść do oktagonu, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie, no jak najbardziej. Tu Sylwester też nie odbieraj tego jako atak, tylko to wiesz. Ty robisz tutaj docinkę, też ci muszę zrobić docinkę. No tak jak mówię, no zbij 15 kilo. To tak uważasz, że tak dużo waży? Nie. To przegadamy później, ale ja bym, tak jak mówię, bardzo chętnie bym się z tobą spotkał. No to już chyba zależy od tych wielkich włodarzy. Not Federacji. Znaczy, powiem wam, że jeżeli chodzi o mnie, to petarda walka w ogóle, więc ja jestem jak najbardziej na tak. No to nie bądź skąpy, Potraktuj tutaj trzeciego tak, możecie na czacie dać teraz znać, czy chcielibyście zobaczyć taką walkę. A wracając do Obleckiego. Bo Oblecki, ja przy...